podjęłaś bardzo taką drastyczną życiową decyzję, że przeprowadziłaś się na Rajską Wyspę. Wiele osób wiem, żeby chciało takie życie prowadzić, ale też większość osób się na to nie odważa. Jak trzeba zacząć takie życie? Bo przyjechałaś tutaj i co? Wynajęłaś sobie mieszkanie z dnia na dzień, zaczęłaś tutaj mieszkać? Czy... No, każdy ma inną historię tutaj z naszych Polaków. Tu kiedyś nie było jeszcze WhatsApp, kiedy tutaj byłam, więc nie mogłam do mamy zadzwonić na kamerkę. Musiałam kupować specjalne karty. Teraz jest dużo łatwiej, tak. Ja przez pierwsze 2 lata nie pracowałam, ponieważ okazało się od razu po przyjęciu, że jestem w ciąży. Nie ma tak jak w Polsce, jak przylatuję do Polski, to mnie zawsze to bawi. Jest para i tak, dobra, teraz jest moja kolej, ja piję, ty nie, bo ty musisz prowadzić. A ja mówię, u nas nie ma takich problemów, każdy pije i ten, kto jest bardziej trzeźwy, po prostu prowadzi. I mimo wszystko nie ma dużo wypadków. Najwięcej jest wypadków na motorach, gdzie kobiety, które nie pracują, mają praktycznie nie płacą nic, dostają jeszcze pieniądze od państwa na wychowanie dzieci, mają jeszcze pieniążki na wakacje. Czyli duży socjal dla biedniejszych. Bardzo duży socjal, bardzo. I no niestety sprawia to, że jest bardzo dużo biednych rodzin. Są młode dziewczyny, które mają jedną drogę życia, zostać matką minimum trójki dzieci i dostawać socjal. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu, a dzisiaj moim gościem jest Alicja Cygańczuk. Cześć. Miło mi. Mi również bardzo miło. Jesteśmy w pięknym, urokliwym miejscu na wyspie Martynika, a Ala jest tutaj od wielu, wielu lat. Praktycznie mieszkasz tutaj na stałe. Tak, na stałe i myślę, że zostanę tutaj. I jak to się stało, że się tutaj zjawiłaś? Zostałaś porwana? Nie, z własnej woli. Opowiadaj. 16 lat temu wyleciałam do Londynu na miesiąc i zostałam 3 lata. Miłość od pierwszego wejrzenia i po 3 latach wspólnego życia w Londynie mój były partner chciał wrócić do swoich korzeni, ponieważ nigdy tutaj się nie wychowywał, nie urodził się w Paryżu, ale zawsze go ciągnęło na Martynikę. A bywał wcześniej na Martynice? Wakacje, kiedy był małym dzieckiem, ponieważ ma tutaj całą rodzinę, oprócz rodziców, którzy już byli w Paryżu i tam cioci, wujków, którzy wylecieli po świecie się ogólnie trochę po... Obijali. I tutaj ma większość rodziny i razem przyleciliśmy. Czyli miłość. Najpierw na wakacje. Miłość cię tutaj ściągnęła. Tak, a później na stałe. Mhm. I to nie było takie piękne, różowe, jakby się wydawało. Bez języka jest bardzo ciężko. No właśnie, bo tutaj jest ta bariera językowa, ponieważ Francuzi nie znają za bardzo angielskiego. Bardzo ciężko się dogadać. Bardzo ciężko. Chociaż wydaje mi się, że przez te 13 lat się dużo zmieniło na lepsze. I coraz więcej ludzi, takich właśnie 20-40 lat, coraz lepiej mówią po angielsku i coraz bardziej są szczęśliwi, jeżeli ktoś mówi po angielsku, wow, bo sobie poćwiczymy, nie? Jasne. Gdzie tego nie było na początku i było bardzo ciężko. Bez języka praca praktycznie nie ma możliwości. No porozumiewanie się, takie zwykłe rzeczy na co dzień, no nie jest łatwo. I to może naprawdę uprzykrzyć życie, bo jak człowiek nie potrafi nawet się wysłowić, że okej, jestem głodny, jest mi gorąco, to jest, nie jest łatwo. Teraz są jakieś transatory, tak? Internetu, kiedyś nie było jeszcze WhatsApp, kiedy tutaj byłam, więc nie mogłam do mamy zadzwonić na kamerkę, musiałam kupować specjalne karty, dzwonić do nich raz na jakiś czas, to było bardzo trudne. No teraz to już jest w ogóle łatwo. Teraz to jesteśmy łatwo. W Europie, jesteśmy tutaj w Europie, także wszystkie telefony polskie, polski internet, wszystko tutaj chodzi. Wszystko działa, tak, i no i są Google Translate, więc można szybko w barze, w restauracji sobie przetłumaczyć i nawet włączyć, powie o co nam chodzi, więc teraz jest dużo łatwiej, tak. Podjęłaś bardzo taką drastyczną życiową decyzję, że przeprowadziłaś się na Rajską Wyspę. Wiele osób wiem, żeby chciało takie życie prowadzić, ale też większość osób się na to nie odważa. Jak trzeba zacząć takie życie? Bo przyjechałaś tutaj i co? Wynajęłaś sobie mieszkanie z dnia na dzień, zaczęłaś tutaj mieszkać? Czy... No, każdy ma inną historię tutaj z naszych Polaków. Moja była taka najbardziej lokalna, że tak powiem, ponieważ przyleciałam z kimś, który tutaj miał całą rodzinę, więc pierwsze 3 miesiące spędziliśmy u babci w domu bez klimatyzacji.
gdzie pająki chodziły ogromne po ścianach i nie było łatwo. I po tych 3 miesiącach wynajęliśmy mieszkanie. Ja przez pierwsze 2 lata nie pracowałam, ponieważ okazało się od razu po przyjęciu, że jestem w ciąży, a ze względu na to, że jestem kosmetyczką i dużo masowałam, znalazłam pracę w Club Med, w spa i była to propozycja takiego mini kontraktu, kiedy tylko potrzebują mnie, dzwonią i ja przyjeżdżam, więc to byłoby fajne. Czyli dodatkowy zarobek zawsze. Tak, tym bardziej, że było dużo turystów, którzy mówili po angielsku, więc nie było z tym problemu, no ale masować 7 godzin w ciągu dnia w ciąży to nie ma opcji. Po prostu tak, nie odrzuciłam tą propozycję i przez pierwsze 2 lata byłam w domu z dzieckiem. I to jest też trudne, być daleko od rodziny. Dziecko się tutaj urodziło? Tak, moja córka urodziła się tutaj, Lilian. Jeżeli chodzi o szpital, super. Uważam, że warunki bardzo dobre. Miałam swój pokój ze własną łazienką, bardzo dobre jedzenie, opieka świetna. I co jest ważne, ja wiem, że w Polsce bardzo dużo kobiet rodzi przez cesarskie cięcie. Tutaj dzieje się to tylko w jakichś nagłych przypadkach. I wszystkie kobiety rodzą naturalnie i bardzo rzadko są nacinane. Muszę o tym powiedzieć, bo no to, tak. jest tak ważne, ponieważ w Polsce wiem, że te porody odbywają się zupełnie inaczej. No i mamy znieczulenie, więc to jest... Tutaj bez znieczulenia, bez niczego? Nie, tutaj mamy znieczulenie. Od razu automatyczne, więc ten poród jest po prostu całą przyjemnością. Że tak powiem. Ile spędziłaś dni w szpitalu? 5, ponieważ moja córka miała żółtaczkę i była 5, byliśmy 5 dni w szpitalu i wszystko było... Czyli mocno świetnie. Europejsko. Tak, bardzo, bardzo fajnie. Cieszyłam się, że nie rodziłam ani w Londynie, gdzie mieszkałam wcześniej, ani w Polsce. Uważam, że z tych wszystkich państw tutaj było najlepiej. Twoja koleżanka już opowiadała o rzeczach, które można tutaj zwiedzić i zobaczyć. Jak wygląda tutaj kuchnia? Uwielbiam. Uwielbiam kuchnię kreolską. Jest ona przede wszystkim bazowana na rybach, kurczak, wieprzowina i takie lokalne warzywa, które na początku mogą nam nie smakować. Są zupełnie inne. To jest francuska kuchnia jest bardzo taka wykwintna, wszystko jest pięknie podane, a kreolskie jest wszystko tak trochę jak w Polsce, ziemniaki rzucone, sos, dużo sosu bardzo dużo używają przypraw różnych, przede wszystkim takiej małej papryczki i są 2 rodzaje, jest piment végétarien i piment fort, czyli papryczka ostra i papryczka mniej ostra, co dodaje bardzo dobrego smaku wszystkim przyprawom i lokalni ludzie używają tego, nawet lody robią z tej papryki. Więc jedzenie jest bardzo fajne, trzeba się przyzwyczaić i ogólnie rodziny wszyscy spotykają się zawsze razem, gotują razem. Trochę jak w Polsce, bardzo lubią, kiedy ktoś przychodzi do nich bez zaproszenia. Do tej pory nawet spotyka się wesela. Jesteś na wakacjach, ja tobie powiem, słuchaj, przyjdź na wesele cioci jakiejś, nie? Nie jesteś w ogóle zaproszony. Nawet ja nie jestem bezpośrednio zaproszona, a przychodzę z innymi ludźmi. Czyli więc to wesela na setki osób? Dokładnie. Oni nigdy nie wiedzą, ile osób przyjdzie. Chociaż już zaczyna się bardziej robić europejsko, już bardziej wolą ok, każdy ma swoje miejsce, tak jak w Polsce, restauracje, ale zdarzają się takie wesela. Gdzie każdy może przyjść. Nawet przyjeżdżasz, wesele, impreza, idziemy. I to jest bardzo fajne. Jedzenie, picie normalnie, tradycyjnie, tak jak w Polsce? Pije się alkoholem? Tak, no rum. Przede wszystkim rum i wino. Ale co najdziwniejsze, bardzo dużo wychodzę tutaj, ponieważ na Martynice ludzie uwielbiają imprezy. Wszystko jest dobrym momentem, żeby zrobić imprezę. I dużo piją. I mimo tego, że dużo piją, nigdy nie widziałam kogoś, kto jest naprawdę tak pijany, że nie może iść. I możemy prowadzić auto do alkoholu, co jest najlepsze. Tutaj podobno można mieć 0,5 promila, ale w zasadzie nie ma tej kontroli, tak? Jest, ale ona jest taka, jak
jakaś inna trochę. Czasami właśnie mam wrażenie, że ta ich kontrola zaczyna się już od jakiegoś tam innego w ogóle momentu. I każdy, nie ma tak jak w Polsce, jak przylatuję do Polski, to mnie zawsze to bawi. Jest para i tak, teraz jest moja kolej, ja piję, ty nie, bo ty musisz prowadzić. A ja mówię, u nas nie ma takich problemów, każdy pije i ten, kto jest bardziej trzeźwy, po prostu prowadzi. I mimo wszystko nie ma dużo wypadków, najwięcej jest wypadków na motorach. Troszkę ciężej się popijanemu jeździ. Ale nawet nie w ciągu dnia, po prostu jeżdżą szybko, jeżdżą bez kasków, jeżeli chodzi o to nie jest dobrze, to wszystko zorganizowane. A jaka to jest religia? Jaka religia ma przewagę? Tutaj jest dużo, jest przede wszystkim katolicy, jest dużo adwentystów, trochę Jehowych, ogólnie trochę wszystkiego. Ewangelistów jest bardzo dużo i oni są bardzo religijni i oni są bardzo, bardzo szanują te wszystkie ich zasady. Są szkoły prywatne ewangelistów, gdzie uczęszczał mój syn zresztą przez pół roku i tam nigdy nie mógł mieć na podwieczorek niczego, nawet jogurtu. Jedzą tylko owoce i warzywa i nie jedzą nic, co pochodzi od zwierząt. Więc zero mięsa, zero produktów mlecznych, jajek, nic w tym stylu. To powie weganie. Tak, dokładnie. Nie dochodzi tutaj na tle religijnym do jakichś konfliktów? Nie, nie. Uważam, że ludzie tutaj są tak peace and love trochę. Oczywiście zdarzały się incydenty strzelanin na dużych imprezach, ale to były takie incydenty, gdzie było bardzo dużo młodych ludzi, trochę za dużo alkoholu i jakieś porachunki między innymi. Poniosło coś. Tak, ale ogólnie nigdy nie czułam się tutaj zagrożona i w ciągu dnia i w nocy i na imprezie uważam, że jest bardzo bezpiecznie. I wystarczy być po prostu miłym. Tutaj mężczyźni bardzo lubią kobiety zaczepiać, komplementy prawić i czasami nie mamy na to ochoty, ale lepiej powiedzieć dziękuję, uśmiechnąć się i odejść, niż zrobić głupią minę i po prostu zdenerwować tą osobę. No tak, bo on wtedy wychodzi z założenia, ja jestem miły, mówię pani, że jest pani ładna i mówię pani dzień dobry, więc jakiś szacunek się należy. Spotkałem tutaj wielu rastamanów, oni między innymi tutaj handlują tymi orzechami kokosowymi i tak dalej. Widzę, że cały czas palą zioło, to jest legalne? Nie jest legalne, ale na ulicy normalnie palą, wiesz. Tak, nie jest legalne, ale no wszyscy palą i nie oszukujmy się, żandarmi też są ludźmi, policjanci też są ludźmi i oni sami jak mogą to nadużywają tego, więc to jest takie normalne, tak. Jasne. To jest, możemy nawet dzisiaj tutaj być i możemy poczuć, że ktoś siedzi z boku i pali i nikogo to nie szokuje. Taki wyluzowany klimat jest jak dosłownie na Jamajce. Dokładnie, pod tym względem wszystko jest dla ludzi. Czym się tutaj zajęłaś? Ja od już jeszcze czasów Polski jestem kosmetyczką i przez pierwsze 3 lata pracy masowałam w Club Med, w spa i po 3 latach przez 1,5 roku tak jakby świadczyłam usługi po domach. Jeździłam ze stem do masażu do klientki, z produktami masowałam, ale to jest bardzo ciężkie, ponieważ przy tych temperaturach to wszystko przenieść. Często ludzie nie mają klimatyzacji w salonie, mam tylko w sypialni, nie będziemy iść do sypialni, więc to było bardzo ciężkie i zdecydowałam się na otwarcie z własnego salonu. W pięknej, małej miejscowości, gdzie kiedyś wyrabiano cegły. I ona teraz przestoczyła się w takie miasteczko, gdzie rzemieślnicy robią swoje produkty, mamy ludzi, którzy robią mydło, szklanki, biżuterię, mamy też zwykłe sklepiki, gdzie oczywiście sprzedają jakieś tam pamiątki i restauracje. Jest to piękne miejsce, naprawdę warto odwiedzić. Masz już gro swoich klientów, którzy tak, mam odwiedzają cię często? Tak, mam i mogę, 7 lat już jest gabinet, tydzień temu świętowałam 7 lat otwarcia, dziękuję.
Mamy bardzo dużo tutaj gabinetów i spa na Martynice. I no, mogę powiedzieć, że odniosłam swój sukces, ponieważ mam bardzo dobrą klientelę i stałą klientelę na tyle, że od 4 lat odmawiam nowym klientkom usług. Ponieważ już nie mogę więcej wyrobić. Ale sama tam pracujesz, czy masz już jakieś dziewczyny też do pomocy? Sama. Przez jakiś czas pracowałam z koleżanką z Rosji, z Julią, która nie potrafiła tak jakby stworzyć własnej grupy klientów, więc poszła gdzie indziej, poszła pracować dla kogoś. I później pracowałam z koleżanką, która masowała, a ostatecznie zostałam sama, bo po prostu uważam, że tak jest najlepiej. Mhm. Jak łatwo to jest otworzyć firmę? Tutaj normalnie rejestrujesz działalność, tak jak w Polsce, tak, spółkę jakąś? Tak, jest łatwo, tylko trzeba umieć język francuski. Mhm. Także nie ma problemu. Umieć po to, żeby co? Porozumieć się po prostu w urzędzie, tak? Tak, pójść do urzędu, ponieważ w urzędach najczęściej pracują kobiety w pewnym już wieku i one nie mówią nic po angielsku, w żadnym innym języku. I to są często panie, które trzeba do nich przyjść, konkretnie wszystko powiedzieć, wytłumaczyć. One nie będą traciły swojego czasu na spróbowanie zrozumienia. Można nawet otworzyć swoją mikrofirmę przez internet. Tak zaczynałam, kiedy pracowałam dla Club Medu. Nie miałam kontraktu z nimi, tylko musiałam otworzyć taką swoją mikrofirmę. Więc wszystko zrobił mi mój były partner przez internet i miałam swój numer, płaciłam składki i tyle. Powiedz mi, ile się tej podatków płaci? Jakie są stawki podatkowe? Wiesz co, to zależy od tego, ile zarabiasz i od tego, od tego, jaki masz status, prawda? No ja płacę dużo, ponieważ mam akurat taki status, że płacę 40%. To bardzo dużo. Tak, to jest dużo, no ale to jest taki mój wybór akurat w tym momencie. Może to za jakiś czas się zmieni, więc to wszystko zależy od tego. We Francji płacimy bardzo dużo podatków. I Francja jest takim krajem, która bardzo rozleniwiła swoich obywateli i ja jako osoba, która płaci bardzo dużo podatków, nie mam żadnych zniżek w szkole dla dzieci, w centrach, w takich półkoloniach, gdzie kobiety, które nie pracują, praktycznie nie płacą nic, dostają jeszcze pieniądze od państwa na wychowanie dzieci, mają jeszcze pieniążki na wakacje. Czyli duży socjal dla biedniejszych. Duży socjal, bardzo. I no niestety sprawia to, że jest bardzo dużo biednych rodzin. Są młode dziewczyny, które mają jedną drogę życia, zostać matką minimum trójki dzieci i dostawać socjal. I z tego można, tak, można żyć. I to są takie dwa różne światy na Martynice, ponieważ jest ta grupa ludzi. Jest grupa ludzi, którzy odnoszą duże sukcesy, którzy są niesamowicie inteligentni, potrafią wszędzie się odnaleźć i po prostu super. Czy człowiek, który spakuje się w plecach, wsiądzie w samolot, zdecyduje się tutaj na przyjazd i chciałby się tutaj osiedlić, łatwo znaleźć mu tutaj pracę? Z językiem francuskim, tak. Z francuskim, a z angielskim? Ja zawsze wodzę z tego założenia, że dla chcącego nic trudnego. I nawet bez języka coś tam się znajdzie, prawda? Są pola bananowe do zbierania bananów. Można zostać nie trzeba, dokładnie. Sprzątanie, no słuchaj, pełno. Brakuje nam tutaj często kelnerów. Jeżeli chodzi o mężczyzn Polaków, to budowlanka. I wykończenia. Dużo się tutaj buduje w tej chwili? Tak, i tutaj nie ma dobrych fachowców. Kiedy mój tato przyleciał pomóc mi stworzyć mój gabinet, każdy, kto przychodził i widział wykończenie, to niech twój tato tu przyleci, ja mam pracę dla niego. Więc wykończenia są tutaj okropne, nie potrafią kafelek kłaść, nie. Wszystko ciągnie się bardzo długo, ponieważ na Martynicy wychodzimy z założenia,
rano powolutku, po południu jeszcze wolniej, a wieczorem już koniec pracy, bo jest gorąco i ulubionym słowem Martyni Kańczyków, które zresztą nauczyłam się jako pierwsze, to jest fatigué, czyli zmęczony. Każdy pyta, jak się dzisiaj masz? No, jestem zmęczony. Nawet jak nie jesteś zmęczony, to już mówisz to automatycznie, bo to jest takie normalne, ale no niestety przy tylu stopniach i wiecznym słońcu czujemy się trochę bardziej zmęczeni niż w Europie. A jak kształtują się ceny nieruchomości? Można tutaj kupić jakiś apartamencik, teraz dom? Bardzo wzrosły. Na przykład takie porównanie. Przed koronawirusem dom trzypokojowy, dwie łazienki, tarasik, można było kupić za 210 tysięcy, a obecnie prawie 400. No to jest spora kwota. W tej samej okolicy mówię, bo to zależy, to wszystko się waha również, gdzie jest ten dom, w jakiej miejscowości, czy północ, czy południe, dokładnie. To ceny bardzo się wtedy wahają. Jest czasami, jest bardzo dużo domów, które są tak jakby opuszczone i ma się ochotę, o kurczę, super dom, się dowiem, może można go kupić. I jest tutaj bardzo duży problem, ponieważ na Martynce ludzie kiedyś mieli bardzo dużo dzieci i było bardzo dużo dzieci z drugiego łoża, czy nie wiem, jak to się mówi, nieślubnych. I po śmierci takiej osoby rodzina kłóci się, nie potrafią dojść do porozumienia i pełno jest nieruchomości, które stoją. I nic nie można z tym zrobić, bo rodzina nie potrafi się zgodzić, czy sprzedają, co z tym robią, czy... I to jest duży problem na Martynce. Jasne. A jak u Was wyglądał tutaj okres pandemiczny? Super. Przyhamowało się wszystko? Nie było turystów? Tak, tak. Ten pierwszy konfinmo było bardzo trudne. Mimo, że mieliśmy dwa przypadki tylko w hotelu, dwóch lekarzy, których przyjechało, przywieźli nam koronawirusa, ale wszystkich zamknęli. No tylko wiadomo, jak ktoś ma dom z basenem i ogród, no to były po prostu mini wakacje, nawet w rezydencjach prywatnych nie odczuwaliśmy tego. Ukradkiem na plażę nie mogliśmy teoretycznie, no ale każdy zawsze znalazł, helikoptery latały. Sprawdzały, czy nie ma ludzi na plażach. Ale turystyka była zatrzymana całkowicie. Tak, wszystko było. Turyści byli w hotelach, czy w domach, które wynajęli. Wszystko było zatrzymane. Tak. A powiedz mi, jak teraz u Was wygląda zakup nieruchomości przez Rosjan? Pojawili się Rosjanie? Miejsca na świecie, gdzie wiesz, Phuket praktycznie jest wykupiony w Tajlandii przez Rosjan. Tak, wiesz co, powiem Ci szczerze, że mam wrażenie, że nie ma tutaj praktycznie Rosjan do tej pory. No ja też nie spotkałem się jeszcze tutaj z językiem rosyjskim. Znam parę osób, które tutaj, kobiety, które mieszkają tutaj od paru lat, ale nowych Rosjanów nie. Słyszałam, że w St. Bart wszystkie jachty Rosjanów zniknęły w ogóle. Może są pozabierane, bo też im jakieś tam sankcje zapinali. Dokładnie, więc wiem, że ludzie bardzo negatywnie na Rosjanów tutaj patrzą już od jakiegoś czasu. No to chyba wszędzie na świecie tak. No niestety, tak teraz to wszystko wygląda. Mhm. Jak byś mogła zachęcić tych turystów, że przyjeżdżali na tą piękną wyspę? Gosia już powiedziała, są piękne miejsca, piękna natura, piękne rondo, które można zrobić, zwierzęta i ludzie. Przede wszystkim ludzie, którzy są bardzo otwarci, sympatyczni, kuchnia kreolska dla imprezowiczów. To są imprezy. bardzo dużo jest fajnych imprez organizowanych i nie ma wieku. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi 50-latek i czuje się źle na imprezie. Każdy jest mile widziany, wszyscy razem się bawią. Karnawał. Mhm. Karnawał, super okres. No i poleżeć trochę na słoneczku i odpocząć. Do tego służy ta wyspa. Plaże, tak. Pięknie dziękuję Ci za dzisiejszy wywiad. Niezmiernie miło było Cię poznać. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i w miarę możliwości udostępniajcie ten materiał, żeby miał większy zasięg. No i oczywiście zapraszamy w to piękne miejsce na Martynikę. Pozdrawiamy.